Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Sensor 2022. No, z Farming Sensor 22 w dzisiejszym odcinku Olengrat, odcinek 34. Pierw pokażę wam promocję, bo nawet sam nie wiem co jest, a jest tylko FarmTech i Steiger. Jak to krótko mówię, stringi. Dobra. Pokazane. I zaraz wam pokażę jeszcze. Ogólnie się dowiedziałem, że ja tutaj mam belki siana jeszcze. Znaczy belki, no kostki siana i słomy, więc nawet nie wiedziałem o tym. Znaczy może wiedziałem, ale zapomniałem, bo dawno mnie to nie było. Oczywiście dalej jesteśmy na minusie. No bo się nie da być na plusie. Na razie. Oczywiście ten rzepak cały leci na olej. Oczywiście olej sprzedaliśmy w poprzednim odcinku. Nie, w poprzednim odcinku? Jeszcze w poprzednim. Nie, czekaj. Tak, to chyba było w tym poprzednim, bo to było sprzedaż oleju i chyba siew, tak? Coś takiego, co mi się kojarzy. A dzisiaj koszę sobie ten małe pole rzepaku. Paliwo jest dobre. A zawsze mam paliwo. No i koszę te małe pole rzepaku i potem się przynoszę do Landiniego, który stoi na gospodarstwie z kosiarkami i jadę kosić trawę. No i taki jest plan odcinka. I potem, może jak starczy czasu, to jeszcze to przewrócę. Krowy mają fulla, żarcia i wszystkiego. Byłam z tym robotem, więc... Mam oborę z robotem, więc robota idzie fest. Fajnie to idzie, tam tylko dorzucam składniki. A ja tam mam na okrągło pełno i słomy, i siana, i kiszonki. Kiszonki tam... Poczekaj. Kiszonki tam, tam 100 ton przysłony. Co prawda mam dwie krowy, więc to też szybko nie schodzi. Ale już mają 15 miesięcy, więc jeszcze chyba rok. Więc chyba jeszcze rok, bo to były od zera były startowane. Bo to były te cielaczki malutkie. Więc chyba jeszcze rok, bo jak pamiętam dobrze, na kruku. Czy też na M-Kriku. To krowa potrzebuje 28 miesięcy. Jak mi się coś pamięta. Żeby była tutaj nowa krowa urodzona. No więc za 28 miesięcy będzie... Za 28 miesięcy? Za 13 miesięcy, bo jest 15 miesięcy, tak? No kontrakty są fajne na koszenie, ale no nie biorę ich, bo nie... Nie mam tyle czasu. Żeby to ogarniać. Ogólnie ten tydzień jakiś pomieszany jest. Ogólnie jest poniedziałek 13.25. Dzisiaj akurat się tak złożyło, że mam wolne. Ale jutro już idziemy do roboty najprawdopodobniej. Na pewno. Jutro już na pewno idę do roboty, więc już tego czasu nie będzie. Felsbrun jest ogarnięty. To muszę go dzisiaj jeszcze nagrać. Felsbruna jeszcze dzisiaj muszę nagrać, ale tak będzie Michael, czyli gdzieś wieczorem. Żeby był sobie na wtorek. No, Ger Krux jest nagrany z 15 i 17. Więc Lux. Więc ten tydzień już mam załatwiony do soboty. Na niedzielę jeszcze muszę nagrać sobie tego. Na niedzielę muszę sobie jeszcze nagrać Czechy, ale to sobie nagram nie wiem kiedy. Może jutro. Albo może jeszcze dziś. Ogólnie plan był taki, że ja miałem już o 11 iść na Czechy nagrać, ale... O, czekaj, bo ten pomysł włączy. Ale nie poszedłem, dlatego... Czekaj. Jest chyba ugniatanie wyłączone. Gdzie to było? No bo coś mi tutaj śladów nie robi. O, i teraz robi, no bo miałem... Bo ja mam sześcielińsko włączone. I tak sobie patrzę i mnie ugniata. A zapomniałem, że ja tu przecież wyłączyłem to. Bo ja tu często przez to pole sobie skracam drogę. I taka ścieżka nieraz wychodzi, no ale... Ale już jest włączone ugniatanie i fajne ślady się robią. Oczywiście przyczepy nie ogarniałem sobie na to pole.
Na te pole przyczepy nie ogarniałem, bo po co? Jak silos mam tutaj za... koło pola, można powiedzieć. Więc tyle to ja się przejadę. A to header jest zjechany na 70%. Więc spokojnie. Dobra, tu z górki trzeba zjechać. Ogólnie elegancko jest. No i nie dokończyłem tych Czechy, bo miałem iść o 11 na Czechy, sobie to nagrać. I miałem to sobie nagrać i wtedy przyjść tutaj. I potem miałem przyjść tutaj, ale jednak nie poszedłem na Czechy, bo kleiłem sobie filmy, robiłem. Wyrendrowałem sobie 3 filmy, a jeszcze 2 mi chyba zostały. 2 czy 3? 3! Bo 2 17 mi zostały do zrobienia, timelapsy. I jeden z 15 żniwa. Ja wiem, że telefon zrobił. No i ten. Muszę jeszcze zrobić dwa filmy 17 i... 2 odcinki, o może tak. 2 odcinki 17 i jeden z 15 jeszcze. Muszę sobie go zrobić, ale to tam w wolnej chwili. A wiadomo, że jak ja renderuję film, to ja nie, nic nie gram. Bo po prostu nie chcę sobie obciążać komputera, tak? No bo renderowanie bardzo obciąża komputer, a wysyłanie... A przesyłanie filmu nie. Bo przesyłanie filmu tylko internet obciąża, a ja, że ja gram na singlu, więc mi internet tak naprawdę nie jest potrzebny. Tak mocno. Więc no, tak to wychodzi. 7800 już. Podniosę ten header, żeby nie było. Kombajnik bardzo fajny, 7 godzin już ma prawie u mnie natłuczone, więc... A ten tym żółtym jak grzeje tu. Bo nie hamuje, synek. Dobra, dojadę do końca? Jo, tam na górę nawet jeszcze dojadę. Dobra, to luks. No i nie byłem na Czechach, bo ogarniałem sobie po prostu... Bo ogarniałem sobie filmy. No, koguciki ładnie chodzą. Sobie możemy włączyć, bo 80%, to możemy włączyć. Na razie na silos, ja sobie to po odcinku przewiozę na olejarnię. Bo nie będę kombajnem przecież na olejarnię, oni. Na razie sobie do silosa to wysypię, a później po odcinku sobie przetransportuję to na olej. Bo w listopadzie jest cena oleju. Więc... sierpień, wrzesień, październik, listopad, no 4 miesiące, tak? To 4 miesiące, no to jakieś 16 ton przerobi, ponad, 20 ton, coś takiego. A ja 20 ton rzepaku na pewno nie będę miał, więc... Więc to spokojnie zdążę sobie przerobić ten olej, na olej ten rzepak. A poza tym 2 do 1, 2 rzepaki to jest jeden olej. Więc rzepaku, że więc oleju będę miał 8000 litrów. Jakoś tak. Bo ja mam silosy puste, tak? Już dużo nie zostało do kieszenia, więc w miarę sprawnie to pójdzie. Dobra, ale w tym czasie co się wysypuje, to ja się już Londynie przejadę na łąkę. No, Londynie 69% no zużycia już. 37% zużycia, a 69% żywotności trzeba, tak miałem powiedzieć. Wziąłem sobie Londyniego do kosiarek, no bo Londynie to jest taki ciągnik. Taki ciągnik, można powiedzieć, że nowy. No bo on był z okazji kupiony. Dobra, rząd już się wysypał z tego co widzę, bo ma 0% już w tym momencie. Więc tu nie ma nic skrętu, więc muszę jechać aż na... Chyba, że tu jest skręt. Tu jest skręt właśnie. Myślałem, że muszę jechać aż na ronda, ale nie muszę na szczęście.
tu trzeba urwać jak najwięcej tej łąki, więc jeszcze na tą trawę tutaj skoszę. Nie, wymieść troszeczkę tam. Tak, żeby tam z te pół belki więcej mieć siana. No, tu ostatni przejazd został, więc... Dobra, grzejemy sobie na pole. A raz tutaj będzie. Jest 13.30, więc za godzinę będzie kruk. Jak będzie za godzinę kruk, to może 17 się ogarnie. Albo 15, nie wiem. A może jakiś rocket. Coś sobie na pewno zagramy z krukiem. Ja nie wiem, czy od razu o 14.30 będzie grał. Pewnie o 15. Więc mam jeszcze półtorej godziny. A co można w półtorej godziny na kompie zrobić? W półtorej godziny to jestem w stanie wyrenderować dwa filmy. No bo średnio mi się tak 30, od 30 do 40 renderuje film. Od 30 do... No, od 30 do 40 minut się renderuje film. To zależy jaka długość, bo jak jest godzina odcinka, jak jest godzina materiału, czy tam godzina powiedzmy 10, no tak jest godzina materiału, no to ja to renderuję 36 minut, coś takiego. A jak są dwie godziny, to jakieś 40 parę minut. Bo wiadomo, bo to musi przerobić całe, bo to musi się skurczyć to wszystko i tak. Musi zanim się to wyrenderuje, to trochę zejdzie. No więc tak to wygląda. Tu jakie są 2 godziny, to jakieś 40-45 minut coś takiego się renderuje. A jak jest godzina materiału, no to tak 30-35 minut, nie? To zależy jak tam... Jaka długość filmu. Na przykład po przeróbce, na przykład jak jest 15 minut, to wiadomo, że będzie się dłużej renderował niż po przeróbce, jak będzie 7 minut, tak? To jest praktycznie połowa tego czasu, nie? W sensie długości filmu. Wtedy wiadomo, że im krótszy, to też mniejsza waga filmu, nie? Im krótszy film, tym mniejsza waga filmu, więc... Tak to jakoś sobie idzie. Dobra, jeszcze ten przejazd nie będzie skoszony. Nie, dwa przejazdy, bo tam jest na dole za szeroko. No, powiedziałem 16 ton będzie, ale będzie chyba 14. Będzie chyba 14. 14 to 7 ton oleju, nie? 7 ton, 7 tysięcy litrów było. Bo tak 7 ton oleju to tak trochę słabo brzmi. Ale 7 tysięcy litrów oleju już lepiej. Przecież pewnie 1,5 tony z tego przejazdu nie będzie, ale... Ale na olejarni jakiś olej powinien zostać. Bo ja wszystkiego nie przerobiłem wtedy. Więc jakieś tam pieniążki za ten... Pieniążki jakieś za ten olej będą. A wiadomo, że olej jest po 6 tysięcy chyba. Tam po 6 tysięcy chyba mi się wydaje. Jak dobrze pamiętam, albo 5500, coś takiego, no to... No to się dużo bardziej opłaca niż rzepak za 2,5 oddać. Rzepak oddam za 2400, a olej sobie oddam za 6000, no to jest różnica, nie? Bo wiadomo, że tego produktu jest mniej, ale to się bardziej opłaca. No i dobra. No, 13 ton. Coś... Nie ma tragedii, jak na takie małe pole. Tam będzie soja, to będzie październik. Właśnie, kurczę, brakuje mi pola, tak. Brakuje mi tej trójki jak cholera. Jak będzie trójka, to... To wtedy będzie szło. Dobra, kombajn na ten sezon. Można powiedzieć, letni jest już wolny. Bo już do koszenia nic nie zostało. A raz zrobimy... Oj. A raz zrobimy kółko. A raz zrobimy kółko, tutaj letni, to się GPS-a ustawi, to się zobaczy. Ile mam minut? 15 minut. No to.
pół odcinka koszenia rzepaku i pół odcinka koszenia łąki. Myślę, że jak znalazł. W ta strona? Chyba w ta strona będziemy kosić. Bo w tą stronę jest chyba dalej, mi się wydaje. Nie wiem. Kieszonka oczywiście jest przykryta. Muszę sobie dwa kółka zrobić, żeby sobie dobrze nawracać, bo to się nie da. Kieszonka jest przykryta. Co jeszcze z krukiem i artystą robiłem. W 31 odcinku chyba. Jo, pierdziele, to... Tak dawno było. A tu dopiero tego czasu minęły 3 odcinki. Tak, bo w 32 było orka i mulczowanie. Z tego co pamiętam. Jakoś tak było. Albo mulczowanie i orka, jak to woli. Tak to było. Tu pod sam płot trzeba wykosić. Bo siano jest drogie. Znaczy siano drogie. Siano jest cenne, o. Nie wiadomo, jak teraz zrobię siano. No to potem dopiero za rok będę robił. A wiadomo, że teraz większa hodowla krów będzie. Więc trzeba będzie myśleć coś nad słomą w tym sezonie. Jakby zasiać sobie na słomę coś. Jakby zasiać sobie coś na słomę. Przez słomę mam jeszcze tu parę kostek leży. To jest po 7 ton i tam na gospie jeszcze leży, więc jakieś dobre 100 ton słomy mam, więc... Na scenie jest tak, aż tak mało, jakby nie było. Ale zawsze mieć lepiej zapas wszystkich składników niż nie mieć. A tak myślę, że na kłódzie pieca to muszę jać. Na pół kosiarki. Bo tak wyszło, no. Ja za to nic nie mogę. No, jest 13.40, więc spokojnie. Jeszcze sobie to przewrócę. Zgrabianie i prasowanie sobie zostawię. Postawię chyba sobie na... Na sierpień. Właśnie nie wiem, bo w kolejnym odcinku może będę walczył z sianem. Będę je prasował, zgrabiał i prasował. I wtedy sobie dorzucę jakieś... Może jakieś siewy dorzucę do tego? Na tym małym polu, bo soi nie będzie. Więc na tym małym polu pszenicę sobie mogę zasiać. Myślę, że jak sobie dorzucę wtedy się pszenicę do tego, to będzie nawet spoko. Będzie plan odcinkowy zrealizowany. A kolejny odcinek dopiero za 3 tygodnie, więc na spokojnie. Więc nawet nie wiem, czy mi się... Nie, to już będzie kurde kwiecień. Bo w kolejnym odcinku już będzie kwiecień. No niestety, tak to wychodzi. Nie da się tego inaczej jakoś rozdysponować. Ogólnie ten tydzień jakiś jest pomieszany. Ogólnie te 2 tygodnie jakoś na kanale są pomieszane z tego względu, że... 13 jest na dokończenie. 13 jest na kanale wrzucona na dokończenie z serii. Więc to też już mi zabiera parę dni odcinka. To jest akurat tak ustawione, że 13 jest za kruka za płotem ustawiona. No bo kruka za płotem jakoś trzeba nagrać w sobotę chyba. A może w środę, jak będzie czas. Każdy będzie miał czas. Bo trzeba nagrać. Kruk jest raz w tygodniu. Kruk jest raz w tygodniu z tego względu, że w piątki jest tylko kruk. Raz w tygodniu, a w środy zamiast kruka jest gel kruk z FS15, tak? No tak. Tak wychodzi. Ale trzeba będzie zaraz trochę... No... FS broń jest na wykończeniu już, prawie że.
teraz Majka mi pomaga, to też trochę szybciej idzie na odcinkach, trochę więcej idzie zrobić. No i teraz będzie kolejny odcinek 100... Nie, 111 już. Kurde, 111 odcinek już będzie. Bo 110 już jest wrzucony. 110 był tydzień temu. Tydzień temu we wtorek. Tydzień temu był ostatni odcinek. 110 z siano. Prasowanie siana i było, a teraz w tym odcinku będzie... A nie będę wam mówił, co będzie jutro. Jutro będzie wtorek. I nie będę wam mówił, co będzie na filmie. Nie będę wam spoilerował. Ja już mam go dawno nagranego, więc... Więc wiecie, już mam go dawno nagranego, więc... Z tego Facebooka. Jeszcze pewnie ze dwa do przodu mam nagrane. O właśnie, muszę to Michaelowi powiedzieć. Że dzisiaj jak biłem na Facebooka, to żeby od razu dwa sobie nagrać spokojnie odcinki. Na tydzień do przodu nagrywanie to jest takie nawet dosyć dobre. Bo jak już na 17 nie liczę. Bo 17 to gramy, no teraz już trochę mniej, ale na początku żeśmy grali codziennie, można powiedzieć. Mamy 6 odcinków, to jest na 6 tygodni aż. Więc no. Jak dalej pójdzie, to kurde. Ale 17 się rozwija fajnie. Teraz fajne odcinki będą od 17. Więc zapraszam bardzo serdecznie na odcinki z 17. No bo ten teraz będzie drugi odcinek w niedzielę, w sobotę. W sobotę był drugi odcinek, o. Tam prasowaliśmy słomę. No to mogę w sumie już powiedzieć tak, że prasowaliśmy słomę i coś jeszcze robiliśmy. A i jeszcze pole było powiększane. No tak, bo to będzie w sobotę, to już będzie ten film na kanale. No, to by ten na podział, to tamten był na sobotę, no to już będzie, to już mogę mówić. No i dobra. Poskładany jadę po Deutschfahra, żeby to przewrócić. Ale jak pszenica... Dobra, ja po cichu będę musiał sobie ten rzepak wywieźć, te 13 ton. Przewieźć, nie wywieźć. Tu jakiś olej leży sobie. Zaraz się go przegarnie. No i dobra, chyba tu na skróty przeskoczę. Landinim będę chyba grabił. A ja mam prasę w ogóle? Jak z ciekawości? Nie mam. No to ciekawie. Gdzie jest... A, dojście jest pod tym podgatem, dobra. Przez sam go tu zostawiam. Ale dość widać, że jest ranny życiem już. Że on ma tylko 40% życia. O! Latarnia, ty! Nie wiem. Ta szyba jest tak urąbana, że... Nie... Znaczy, widziałem tą latarnię, ale jakoś tak... Widziałem, ale tak jakoś... Nie wiem. Nie wiem, czemu mnie przyzwoniłem. Na pewno soja jedno pole muszę skosić. Na pewno to po pole numer 4 będzie. Skoszona soja. Zasiałem soję pod zarobek. A teraz będę musiał coś siać znowu pod olejarnię. Najlepiej chyba strzepaku. Albo słonecznik też. Bardzo fajny olej. Słonecznik też spoko, no bo słonecznika się w miarę szybko kosi. Właśnie nie wiem, czy właśnie ogarniać typowo rzepak pod olej, czy ogarniać też sobie jeszcze... Nie, no, fajnie, 42 metry to nie. 9 metrów to jest. 42 metry dzipiecka zostało od tego, od nawozów, więc... A my już mamy... O, 24. Ty, ja to 10, 8 minut skosiłem tą łąkę.
Nawet nie wiem, tak się rozgadałem, że szybko to poszło jakoś. Też sobie zrobimy kółko. Jedno kółko wystarczy na przewracanie. Wiadomo, jak się przewrócić lekko poza łąkę, to nic się nie stanie. Zgrabiarką sobie to jakoś tam zgrabię. A jeszcze na koniec odcinka, jak będzie mało, będzie około 30... Czekaj, jest 26 minut, prawie. A to będzie 35 minut? Albo skończę odcinek? Są dwie opcje, albo skończę odcinek, albo jeszcze ten rzepak sobie zawiozę na olejarnię. Bo zawieźć rzepak na olejarnię to jest dosłownie minuta roboty. No dobra, z jazdą to dwie. Dwie minuty roboty, więc dwie minuty dłuższy odcinek byłby wtedy. No nie wiem, pomyślę. Ale przyszosanie fajnie idzie. Więc chyba nawet sobie zaraz miniaturkę cofnę z przesząsaniem. Bo dosyć fajnie to wygląda. A u mnie rzadko się zdarza przewracać. U mnie się zdarza, rzadko zdarzają się na kosy, więc... Na M-Clicku też jakoś tak te sianokosy nie idę, bo no nie mam. Bo nie mam potrzeby. Mam tyle siana tam. W sumie tu też mam dużo siana, ale... To siano robię tylko dla siebie, można powiedzieć. Robię to siano tylko, żeby było. Żeby ta łąka nie stała sobie tak, wiecie, odłogę, nie? Jak tam się raz w roku nie skosi, to wystarczy. Na lipcu albo na czerwcu. Jak się raz skosi, to wystarczy. Bo ja mam tyle siana, po prostu ja mam dwie krowy, więc też tego siana w sumie bym nie musiał robić dzisiaj. Na tym odcinku siana bym nie musiał robić, bo ja mam tyle tego siana, że to jest niemożliwe. Ja mam na pewno ze 150 ton siana jak nic. Przecież nie wiem, ile tam te belki na gospie mają, bo aż tam trochę tych belek stoi jeszcze. No to nawet jeśli 10... A nie, jak 10 to po 6 ton pewnie. No to jest to... No to jest 60 ton. Na 60 ton no to jest... Kurde. To jest jeszcze w ciul. I tu jeszcze trochę leży na ziemi siana. Dobre... W sumie mogłem sobie tego wziąć. Właśnie. Nie pomyślałem. Mogłem sobie wziąć sztejera do przewracarki. Do przewracarki, można powiedzieć. Do przesząsarki. Mogłem sobie sztejera wziąć do przesząsarki. Też by było dobrze. Albo sztejer ze zgrabiarką będzie jeździł, bo też myślę, że może być to spoko zesa. A ja będę myślał, jak tutaj ogarnę sobie prasę. Będę sobie myślał, jak ogarnę sobie prasę do kostek. Skoro jestem na minucie, no... Wypożyczyć. A jak wypożyczyć, jak jest na minucie? No, będę musiał dodać... kasę. Będę musiał dodać kasę, żeby być na plusie, tam powiedzmy 10 tysięcy, wypożyczyć prasę i cena wypożyczenia prasy po prostu się odejmie, tak? Znaczy jak mam 60, powiedzmy 2 tysiące na minusie, no to plus te 6 tysięcy, no to będę minus 70 tysięcy, tak? Coś na tym zasadzie. Ale spokojnie, ja to sobie odrobię. O mnie się nie boić. Przecież ja miałem tu minus chyba 170 tysięcy, więc... Ja w listopadzie miałem minus 170 tysięcy chyba. Albo 100... Nie wiem sobie nawet ile miałem na minusie. Musiałbym sobie na odcinek zobaczyć, ale tam miałem dosyć bardzo duży minus. Tak sobie cisnę pod kreską, można powiedzieć. Powiem wam, że gdyby nie ten mod na tak zwany F11, czyli ten Easy Development Controls, no to myślę, że... Że jakbym był na minusie, to bym już mógł w sumie Majdan zwijać, można powiedzieć. No bo kredytu nie mogę. Siać też bym nie mógł, bo z czego? No więc...
Dobra, miniaturkę trzeba zrobić. Więc teraz wszystkie kontrole trzeba włączyć. Czyli to. To trzeba włączyć. I to trzeba włączyć. I to trzeba włączyć. No i taka będzie miniatureczka. Dobra. Miniaturka zrobiona, więc teraz trzeba zrobić odwrotną kolejność. Tą. Tą. W sumie tego Fawcetta też można ustawić. O. Ja zawsze zapominam sobie o tym grać. Na tym grać, ale na tym Fawcetcie dużo lepiej to wygląda. Niż na zwykłym 60, ale zapominam po prostu tego ustawiać. Nie mogę się do tego przyzwyczaić. I tak mi się to z... Jak to się mówi? Zresetuje, o. I tak mi się to zresetuje jak wyjdę z serwera, więc... Więc tak to będzie. A ile mam minut? 31. O, więc taka łąka spoko. O. Łąka spoko, nie taka nie za duża, nie za mała. Taka można powiedzieć, że idealna, nie? Na dodatek do odcinka takie 10 minut koszenia, znaczy no w sumie 8. No dobra, zakręcimy to z dojazdem do 10 minut, bo była 15 minuta jak zacząłem kosić. Więc kosiłem jakieś, stając na łące, kosiłem 8 minut. Dojazd w jedną, w drugą, no to 10 minut odcinka tak na spokojnie, nie? Wykręcę? Wykręcę. Bo czemu miałbym mnie wykręcić? Czemu tak GPS... A, bo ja tam się przesuwałem w tamtej strony GPS-em. Więc już wiem, dlaczego taki GPS wyszedł. Że to zostało na... 3/4 zgrabiarki. Przez szosarki, sorry. Co mnie ta zgrabiarka tam utkwiła? Bo sobie pomyślałem o tej zgrabiarce i tak zacząłem o tej zgrabiarce nawijać. No ale 9 metrów robię, bo o tym. Kosiarki też chyba nawet 9 są. Też mi się wydaje, że kosiarki są 9, albo coś koło 9 metrów. Kosiarki, kosiarki. 8-3. No to dużo się nie pomyliłem. To kosiarki nawet są trochę węższe, tylko że z kosiarkami się trochę szybciej jedzie, tak? Bo jedzie się 22 na godzinę, a nie 15 z przetrząsarką. Tylko wiadomo, że przetrząsarka musi to ładnie przetrząsnąć, żeby to ładnie obróciło wszystko, więc to jest... Zrozumiałem, że trzeba troszeczkę wolniej jechać. Ale... Wiadomo, o co chodzi. I nie chodzi o pieniądze. Jeszcze zaraz pójdę sobie Elengrada, M-Klika ogarnąć. Bo jest 14. No to mam jeszcze... W sumie godzinę. Idę sobie zaraz M-Klika ogarnąć, bo mam wszystko już przygotowane. Fajny odcinek się na M-Kliku się szykuje. Który będzie już za tydzień, wy dopiero go za tydzień zobaczycie, a ja go zobaczę już w sumie za... No, 10 minut można powiedzieć. Można powiedzieć, że za 10 minut sobie go zobaczę. Więc no spokojnie. Dobra. Zrobiona przetrząsarka? Zrobiona. Albo nie będę chyba przedłużał, bo jest 34 minuta, zanim zjadę to będzie 35 minut. Więc nie będę was przeciągał tym zjazdem, czy zjazdem. Tym transportem rzepaku na olejarnię, bo to w sumie nic ciekawego, jakby nie patrząc. To jest tylko zapięcie przyczepy i przejechanie się. Więc nie będę... O, dobra. Tak zahamował, jakby chciał skręcać. Więc nie będę was nudził tutaj tym. Tylko zjadę sobie na gospodarstwo. I jadę sobie na gospodarstwo i skończę odcinek. A ten olej to ja sobie zawiozę. To się olej. Co ja bym miał ten olej? Rzepak na olejarnię, o. Rzepak na olejarnię to sobie zawiozę za chwilę. No i dobra. Zaraz jeszcze podejdę do tych kostek, ile one mają. Tak sobie myślałem, że 6000, a tu jest, czekaj. 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20 razy 6, 2 razy 6. No to 120 ton. 120 minus 12, czyli 108 ton. 108 ton tutaj stoi. Tak więc dużo się z tym siadem nie pomyliłem. I tam leży jakieś 20. No więc około 130 ton leży gdzieś. Siana, jeszcze. Więc dobra, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko, cześć, pa, pa.